Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Dzisiaj będzie druga odsłona mojego telepromptera. Pan wymienił lustro, szkło na bardziej prześwitujące. To szpiegowskie, chyba będę musiał użyć do jakichś innych celów zgodnych bardziej z jego przeznaczeniem. No i inspiracją może być tutaj dla mnie rok 1984 George'a Orwella. Nie znam parametrów tego szkła, ale wydaje mi się, że spełnia one swoją rolę. Poświata obrazu jest taka delikatnie brązowawa, ale i tak jest dużo lepiej niż było wcześniej. Także zapraszam do komentarzy na temat jakości tego obrazu na moim blogu videomarketing.pl. Pomysł, jak wiecie, jest w sumie podpatrzony na YouTube, a wykonanie takie jego było nieco po polsku, czyli metodą prób i błędów. Czy mi się to sprawdzi w moich nagraniach? Wkrótce zobaczymy. Także nie znalazłem jakiegoś konkretnego dystrybutora profesjonalnych szkieł ze Stanów, o których napisałem na swoim blogu. Natomiast jeszcze raz zapraszam do komentarzy albo na YouTube, albo na videomarketing.pl. Bye bye. Mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. No, używając telepromptera domowej roboty.